10 poglądów religijnych znanych osób. Wiele materiału pochodzi ze strony topnight.app, którą zresztą często cytuję. Clint Eastwood, amerykański aktor, reżyser, producent, kompozytor, polityk i biznesmen pochodzenia angielskiego, holenderskiego, niemieckiego i szkocko-irlandzkiego. Wielokrotny zdobywca najważniejszych nagród filmowych, Oscarów i złotych globów, a także Palmy Palm, odznaczony narodowym medalem sztuki. Clint Eastwood jest chrześcijaninem. Na Wielkanoc napisał, on z martwych wstał stałem pod krzyżem, kiedy Jezus mnie zbawił. Ponadto całkiem niedawno była dość głośna sytuacja, w której Jim Carrey wyśmiał religię na Twitterze. Clint Eastwood bardzo konkretnie mu odpowiedział więcej o tej sytuacji. Opowiadam w odcinku o poglądach politycznych gwiazd. Julia Roberts, amerykańska aktorka, laureatka Oscara za rolę w filmie Eric Bockwitch. Dorastała w baptyjsko-katolickiej rodzinie. Po zakończeniu pracy nad filmem jedz, módl się, kocha i ogłosiła, że stała się praktykującym wyznawcą hinduizmu. Główna bohaterka wspomnianego filmu grana przez Roberts tuż po rozwodzie rozpoczyna podróż po świecie w poszukiwaniu prawdziwej siebie. Medytacje w hinduskich świątyniach pomagają jej w odkryciu i w wzbogaceniu życia duchowego. Praca nad filmem odmieniła nie tylko życie religijne aktorki, ale również jej męże i dzieci. Wszyscy regularnie odwiedzają hinduskie świątynie, aby modlić się, śpiewać i świętować. Julia Roberts przyznaje również, że wierzy w reinkarnację i ma nadzieję, że odrodzi się jako istota o znacznie spokojniejszym życiu niż to, które sama obecnie wiedzie. Tom Cruise, uznany przez magazyn Forbes za najbardziej wpływowego człowieka show biznesu. Za początek wielkiej kariery aktora uważa się nominowaną do Złotego Globu rolę w filmie Ryzykowny Interes z 1983 roku. Światową sławę zdobył rolą pilota w filmie Top Gun z 1986 roku. Został wychowany w bardzo religijnej katolickiej rodzinie. Jako nastolatek chętnie uczęszczał na msze, spędzał czas na zadumie w kaplicy i prowadził z księżmi ciekawe rozmowy na temat wiary nic dziwnego zatem że w końcu sam zdecydował zostać księdzem i wstąpił do seminarium z którego jednak został dość szybko wyrzucony ponoć za kradzież alkoholu od prowadzących szkołę mnichów w końcu dołączył do bardzo kontrowersyjnej sekty można powiedzieć nazywanej scientologami dzisiaj aktor jest najbardziej prominentnym pośród wszystkich gwiazd Hollywood członkiem kościoła scientologów chętnie wypowiada się publicznie na temat tej kontrowersyjnej organizacji, podkreślając często, że jej nauki uwalniają od uzależnień problemów w nauce i chorób psychicznych, a jemu samemu pomogły pokonać nawet dysleksję. Orlando Bloom, brytyjski aktor filmowy, znany z ról Legolasa w trylogii Władcy Pierścieni, Willa Turnera z serii Piraci krajów oraz Parysa w Troi. Został wychowany jako członek kościoła anglikańskiego w 2004 roku podczas oficjalnej uroczystości wstąpił do Soka Gakai International, międzynarodowego związku. Świeckich organizacji buddyjskich. W jednym z wywiadów powiedział, że nie stał się buddystą po to, aby medytować pod drzewem, lecz po to, aby dzięki rozmyślaniom nad swoim życiem uczynić je lepszym. Woody Allen, amerykański scenarzysta, reżyser, aktor, muzyk, producent, pisarz i kompozytor, znany jako twórca intelektualnej komedii, jest jednym z najbardziej uznanych amerykańskich reżyserów. Jego filmy bazują na literaturze, seksualności, filozofii, psychologii, jego żydowskim pochodzeniu, filmie europejskim i Nowym Jorku, gdzie cały czas mieszka. W 2001 roku powiedział: Nie jestem religijny, więc nie czuję respektu przed żadną religią. Uważam, że wszystkie religie były fałszywe, oszukańcze i szkodliwe. Zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo. To, że jestem Żydem, ułatwia wywołanie uśmiechu, gdy opowiadam niektóre żarty. Słowo Żyd stało się zresztą wytrychem, bo ludzie na tyle są przewraźliwieni. Powiesz Żyd i wszyscy wybuchają śmiechem. Powiesz katolik i wszyscy wybuchają śmiechem. Wojciech Cejrowski, polski dziennikarz radiowy, satyryk, fotograf, podróżnik, autor książek i publikacji prasowych, kierownik artystyczny Biblioteki Poznań Świat, członek The Explorers Club, również Żyd z pochodzenia, a nawet hiszpański Żyd i ponownie nie Żyd z wyznania, gdyż jak pewnie wielu z Was wie, Wojciech Cejrowski jest katolikiem. Wielokrotnie to robiłem, ale zrobił jeszcze raz. Polecam jego książki, właśnie w nich pisze o swoim pochodzeniu, o Bogu, o swojej wierze i inicjałach, które brzmią WT. Tak czy inaczej warto przeczytać, bo niezwykle są ciekawe. Leo Messi, argentyński piłkarz występujący na pozycji pomocnika lub napastnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona, której jest kapitanem oraz w reprezentacji Argentyny, której także jest kapitanem. Srebrny medalista Mistrzostw Świata 2014, uczestnik Mistrzostw Świata 2018, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2008. Także nie wiem skąd ta cała awantura o brak sukcesów reprezentacyjnych Messiego. Najskuteczniejszy zawodnik w historii FC Barcelony uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej i on raczej unika komentarzy na temat wiary i polityki. Jednak kiedy papieżem został jego rodak, Messi wysłał mu swoją klubową koszulkę. Tego typu gest mówi wiele o szacunku i uznaniu autorytetu. Wkrótce doszło do ich spotkania. Papież Franciszek, zaprosiwszy reprezentację Włoch i Argentyny, życzył zawodnikom, by realizowali swoje szlachetne powołanie na boisku, aby grali odważnie i uczciwie dla dobra wszystkich. Wskazał przy tym na rolę wychowawczą sportu wśród młodzieży. Już po audiencji Messi powiedział dziennikarzom, że bez wątpienia ten dzień jest jednym z najbardziej wyjątkowych dni w jego życiu. Ponadto na jego ramieniu widnieje wizerunek Jezusa, także jak się domyślacie, Messi jest katolikiem. Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz z zawodu lekarz. Jego poglądy religijne są jedną z największych zagadek. Fidel Castro był chrześcijaninem, zaś Guevara w latyności porównują do Jezusa. Ma to sens, biorąc pod uwagę konserwatywne poglądy. Tak jak na przykład że był przeciwnikiem homoseksualizmu i był nacjonalistą, uważał naród za bardzo ważną część tego świata. Z drugiej strony pojawiają się rzekome cytaty, o tym, jak krytykował Kościół. Jest to dość problematyczne, jak wspomniałem, bo niewiele jest potwierdzonych słów wary. Są to nagrane jakieś wywiady czy przemowy, które dziś przedstawiam zresztą na Inwigilatorze, bo przetłumaczyłem kilka jego wypowiedzi, wrzuciłem z napisami, oraz są jego książki. A ani w jednym, ani w drugim nie dostajemy odpowiedzi, w co tak naprawdę wierzył. Także jest to bardzo ciekawy przykład, bo jest zagadkowy. Marilyn Monroe, amerykańska aktorka, modelka, piosenkarka i producentka filmowa. Gwiazda filmowa, ikona kultury popularnej oraz seks bomba lat 50. i 60. XX wieku. American Film Institute umieścił ją na szóstym miejscu na liście największych aktorek wszechczasów. I chociaż wychowywała się w rodzinie chrześcijańskiej, przeszła na judaizm. Poślubiając scenarzystę Artura Miller'a, rabin, który jej przewodniczył, wyznał, że Merlin była zafascynowana wiarą i bardzo oddana tradycji żydowskiej, coś dość specyficzne, ponieważ Merlin Monroe była komunistką, a z kolei z komunistami sympatyzowali w tamtym czasie Arabowie. Mike Tyson, amerykański bokser, w latach 1986-1990 i w 1996 roku był niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Jeden z najbardziej brutalnie walczących bokserów znany też jako Iron Mike, zasłynął z nokautującego ciosu. Najmłodszy mistrz świata wagi ciężkiej w historii boksu zawodowego znalazł się na 16. miejscu w rankingu na najlepszego pięściarza wszechczasów według magazynu The Ring. Mike Tyson na Islam przeszedł podczas pobytu w więzieniu na początku lat 90. wówczas to został oskarżony i skazany na 10 lat od siatki za gwałt na ówczesnej misji USA. Później jednak karę złagodzono do 3 lat. Tyson odwiedził nie tylko Mekkę, ale w jego planach również znajdowała się podróż do najważniejszego dla islamu miejsca w Arabii Saudyjskiej. W 2012 roku powiedział: Ja nie wierzę w Boga, przynajmniej w takiego, w jakiego wierzą chrześcijanie. W każdym razie ktoś tam na górze pozwolił mi zacząć wszystko od Nowa I chcę jak najlepiej wykorzystać tę okazję. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście. Kolejny odcinek, i zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie właśnie dziś. Poruszam temat Czegiewary. Pojawiają się tam przetłumaczone wypowiedzi tego człowieka, ponieważ na polskim YouTubie bardzo ciężko znaleźć coś takiego, więc postanowiłem to zrobić. A jutro będzie na inwigilatorze odcinek dość inny, bo będzie w całości improwizowany i mówiony, że tak powiem, z głowy, tak bez przygotowania. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Cześć!